W samolocie do Chicago tuż po starcie blondynka przesiada się z klasy ekonomicznej do klasy biznes. Podchodzi do niej stewardessa. Czy mogę zobaczyć pani bilet? Blondynka pokazuje bilet. Stewardessa. Niestety, pani bilet nie jest ważny w tej klasie. Musi pani wrócić do klasy ekonomicznej. Blondynka na to. Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć aż dolecimy do Chicago. Stewardessa poszła po pomoc do drugiego pilota. Pilot przyszedł i mówi: Niestety, muszę panią poprosić o powrót do klasy ekonomicznej. Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć aż dolecimy do Chicago. Pilot wraca do kabiny i skarży się głównemu pilotowi. Ten mówi: Poczekaj, moja żona jest blondynką, wiem jak z nimi rozmawiać. Pilot udaje się do blondynki, szepce jej coś na ucho, po czym ona zabiera torebkę i wraca do klasy ekonomicznej. Drugi pilot nie może się nadziwić. Jak ty to zrobiłeś? To proste. Powiedziałem jej, że klasa biznesowa nie leci do Chicago.